czasem zdarza się tak, że chcielibyśmy połączyć obiekty wektorowe, które mamy w dwóch plikach shape osobnych. Na przykład mamy dane dla dwóch sąsiadujących z sobą województw czy powiatów i chcemy utworzyć z tego jedną warstwę. Ja w tym tutaj w naszym przypadku połączę dane szlaki piesze ze szlakami rowerowymi. Mam szlaki rowerowe, 46 obiektów, parametr ID, kolor i długość KM i mam szlaki piesze. O tych samych atrybutach tych szlaków jest 26. W tym celu wykorzystam narzędzia z menu Processing, panel algorytmów i wyszukam tutaj narzędzia złącz. Złącz warstwy wektorowe. Wywołuję narzędzie, mam warstwy wejściowe, docelowy układ współrzędnych i warstwy złączone. Tu przy okazji informacje, jak działają algorytmy procesingu. Większość z nich działa właśnie w ten sposób, że musimy określić dane, które potrzebujemy na wejściu do analizy, określamy parametry danego przekształcenia danej operacji i określamy, co ma się wydarzyć z efektem, czy gdzie ma zostać zapisany efekt naszych analiz. Tutaj nasze warstwy wejściowe, wybieram trzy kropki, wyświetla mi wszystkie warstwy, które są w tym projekcie, ale mogę również pliki dodawać, dodawać katalogi. Ja będę chciał połączyć szlaki piesze i szlaki rowerowe. Tutaj zbyt wielu parametrów nie mogę ustawić, jedynie układ współrzędnych. Opcjonalnie, jeśli go nie ustawię, to będzie utrzymany ten układ, w którym to jest wykonywane, więc w moim przypadku jest to wszystko jedno, czy go ustawię, czy nie. Oraz złączone może powstać warstwa tymczasowa. Tworzenie warstw tymczasowych polecam Wam wtedy, kiedy nie jesteście pewni efektu danej analizy. I tak na chwilę chcecie wykonać, zobaczyć efekt, albo Wam się przyda, albo Wam się nie przyda. Natomiast jeśli to są dane, z którymi wiecie, że będziecie dalej pracować, to zdecydowanie lepiej jest je od razu zapisać na dysku, ponieważ warstwy tymczasowe nie są trwale zapisywane w projekcie. Więc wybieram trzy kropki, wybieram zapisz do pliku i w moim ćwiczeniu drugim, gdzie mam te dane, w złotowski szlaki, zapiszę sobie szlaki piesze i rowerowe jednocześnie. Tworzę zapisz, uruchamiam przekształcenie. Tu w oknie dostaję zestaw informacji, co się dzieje, natomiast te szlaki zostały przetworzone. To jest warstwa ze szlakami pieszymi i rowerowymi jednocześnie i mam informację o ID 72 szlaki, o długości tych szlaków, o warstwie, z której pochodzą oraz ścieżce dostępu do tej warstwy, z której pochodzą. Mogę sobie posortować szlaki według długości i widzę, że najkrótsze są rowerowe, potem piesze, potem znowu rowerowe. Mogę posortować według koloru, widzę czarne i piesze i rowerowe, wszystkie czarne szlaki, czerwone. W ten sposób połączyłem i mam wszystkie szlaki w jednej warstwie.